Pani Marszałek, Szanowny Panie Wójcie, Panowie Starostowie, Panie Radni Województwa, Szanowni Goście, Szanowni Mieszkańcy Gminy Kaźniło. Po tym pięknym orytecie, który wygłosił wójt, trudno mi będzie cokolwiek dodać. Ale proszę Państwa, rzeczywiście kierujemy się w naszym myśleniu, w naszym działaniu takimi kilka, myślę, wartościami. Nazywam to wartościami wyższymi. Te wartości wyższe to solidarność, rozumiana jako solidarność poszczególnych kategorii samorządu, ale też solidarność międzywojska, solidarność międzypokoleniowa, solidarność też między różnymi częściami tego wielkiego regionu, jakim jest Mazowsza. Druga taka wartość, którą się kierujemy, to jest samorządność. Warto sobie uświadomić, proszę Państwa, że samorząd zmienił Polskę. Oczywiście rewolucja 1989 roku zmieniła nasz ustrój, ale tak naprawdę najmniejsze wspólnoty zostały zmienione dzięki tej pięknej idei samorządności, że się możemy sami rządzić. To jest piękne. Oczywiście samorządność, rządzenie to również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za te wspólnoty, w których żyjemy, w których funkcjonujemy. Ta odpowiedzialność powoduje, że staramy się pozytywnie zmieniać świat wokół siebie. Staramy się myśleć pozytywnie, co należy jeszcze zrobić. Jak poprawić świat wokół nas, żeby ludziom żyło się godniej, szczęśliwej, wygodniej, przyjemniej. Następna wartość to kultura. Kultura rozumiana jako uprawa ducha, jako zrozumienie, że człowiek nie żyje samym chlebem. Że też potrzebna jest muzyka, potrzebny jest taniec, potrzebny jest śpiew, potrzebna jest poezja, potrzebna jest literatura i teatr, i rzeźba, i piękne obrazy. To wszystko, co jest tak niezbędne, żeby człowiek cieszył się życiem. Jest to wartość, to kultura. I wreszcie pomocniczość. Pomocniczość rozumiana jako taka zasada, że jeśli jakaś wspólnota nie potrafi poradzić sobie ze swoim problemem, to przychodzi z pomocą inna kategoria, inna wspólnota. W tym wypadku, w wypadku naszego Centrum Kultury Kurpiowskiej, taką pomocniczość wykazał samorząd województwa. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy tutaj wspólnie uczestniczyć w oddaniu tego zrewitalizowanego obiektu, którym, no nie powiem, że często, ale w ciągu mojego aktywnego życia jako marszałek województwa tutaj bywało. Kaźniło jest szczególnym miejscem. Są takie miejsca na terenie Mazowsza. Oczywiście cała Mazowsza jest przepiękna, każda gmina ma swoją, a mamy ich niemało, bo 314 ma swoją historię, ma swój wkład w nasze życie współczesne, ale ma też wspaniałe postaci, wspaniałe osoby z przeszłości. Ma też bardzo aktywnych ludzi teraz. Ale Kurpiowszczyzna i Kaźniło, ale też Myszyniec, Łyse, Baranowo i wiele innych jeszcze pięknych miejscowości tutaj na ziemi kurpiowskiej, no to są miejscowości znane właśnie z tego artystycznego elementu, z kultury, głęboko osadzonej ze swoim językiem, ze swoją kulturą, ze swoim tańcem, ze swoim strojem. I myślę, że możecie być dumni z tego miejsca, gdzie żyjecie, z waszej wspólnoty. Bardzo serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Czujemy się u siebie tutaj, bo Mazowsze, proszę Państwa, to wielka wspólnota 5 milionów 500 tysięcy obywateli, 314 gmin, 42 powiatów, a teraz jeszcze gościmy około 300 tysięcy Ukraińców, głównie kobiet i dzieci, które musiały uciec przed wojną, ktoś tam toczył.
i jesteśmy jedną rodziną, tak powiedział pan wójt. Piękne wystąpienie, panie wójcie. Jeśli pan pozwoli, to bym chętnie, tak powiem, do moich pamiątek to wystąpienie pańskie zabrał, bo ono jest w pewnym sensie takim moralitetem, który wielu polityków, wielu samorządowców powinno sobie przyswoić. Bo proszę państwa, pozytywne myślenie, myślenie w kategoriach wartości jest naprawdę nam potrzebne. Jest tyle konfliktu, tyle zła wokół nas, tyle często niechęci, nienawiści, zawiści, że właśnie powinniśmy zmieniać nie tylko werbalnie, nie tylko deklaratywnie, ale także w rzeczywistości powinniśmy świat zmieniać, w którym żyjemy. Jeszcze na koniec. No, to centrum ma swojego patrona. Bardzo ciekawy patron. Jak czytałem na jego temat, to jak przyjechał w 1945 roku, został proboszczem, sam mieszka, to tam wyczytałem, że to nie była łatwa wspólnota. I wcale nie taka rozmodlona i taka grzeczna. Wręcz było wtedy przeciwnie. No ale jego tytaniczna praca spowodowała, że po kilku latach przyjechał biskup i udzielił wierzchowania 4000 młodych ludzi. Bo to było po wojnie, więc była potrzeba wierzchowania. Więc macie fajnego patrona. No, taki potrafi zmieniać rzeczywistość. No ale widzę, że on tutaj jeszcze ciągle jest i bardzo pozytywnie wpłynął na tą wspólnotę. Życzę wam dobrej przyszłości, wszelkiej pomyślności. I zawsze możecie nas liczyć na zarząd województwa, na cały Sejm, na nas wszystkich. Jesteśmy jedną rodziną. Z tego dobrego życzę.